Makowe pole. Przed wami autorski projekt napisany, czytany i złożony przeze mnie, Marcina Ptaszyńskiego. Czeka na was historia opowiadająca o młodym chłopaku, który musi zdecydować, jak wiele warte jest jego własne życie. Całość jest luźno osadzona w trakcie zaborów pod koniec II wojny światowej. A główny bohater jest poddawany próbom, czasem w zaskakujący sposób. Nie chcę niczego zdradzać, ale są elementy nadprzyrodzone, które wkradają się czasem, by zamieszać. Załóżcie słuchawki i zanurzcie się razem ze mną. Rozdział pierwszy. Mak. Gorące lato 44 paliło. Wiatr bujał polami, które dawały ukojenie zmęczonym mężczyznom i kobietom, które od brzasku kosili, zgarniali i układali kłosy. Dzień zapowiadał się tak samo gorący, co poprzednie. Siano kosy to obowiązek każdego mężczyzny, kobiety, dzieci, a nawet kundli i kotów, które włóczyły się za ludźmi. Chłopak głaskał psa. Był prawie tak samo rozpalony jak on. Kundel dyszał z wywieszonym językiem szybko i płytko. Chłopak wiedział, co czeka go jutro i pojutrze, i miał cichą nadzieję, że tak zostanie. W nocy nie przyjadą partyzanci, którzy szukali jedzenia. Najpierw miło prosili, potem bronią grozili. A następnego dnia pojawiali się Niemcy. Zawsze krzyczeli, zawsze bili mocno, tak, by został ślad. By każdy pamiętał, gdzie jest jego miejsce. I zabierali to, co ubiegłej nocy partyzantka nie znalazła. Niemcy czasem zabierali chłopa lub babę. Najczęściej wracali pieszo, obdarsi, pobici, upokorzeni. Złość. Złość, której nie ma ujścia, zbierała się wszystkim. Tak samo mocno jak bezsilność. Bezsilność. Więc kosili. Kosili trawy, kosili siano, kosili Niemców i partyzantów w ich małych głowach. Jedni uciekli. Spakowali wozy, reszta została. Czasem w mieście ktoś opowiadał o zagonach ludzi prowadzonych jak bydło do pociągów towarowych. Czasem ci, co uciekli, wracali, bo nie było gdzie się schować. Chłopak głaskał psa, odpoczywał. Jedząc spokojnie cebulę, którą dzieciaki roznosiły tym, co prasowali na polu. Upalny dzień, straszny skwar. Psy pierwsze się ruszyły. Wyostrzyły uszy w jednym kierunku. Po chwili wszyscy usłyszeli. Samochód, ciężarówka. Niemcy rozlali się po wsi. Żołnierze zaczęli krzyczeć: Schnella! Schnella! Wjechali też na pole. Od razu mierzyli bronią. Chłopak był młody, nie chciał umierać tak szybko. Ślina napłynęła mu do gardła i zastygła w miejscu. W momencie pierwszego strzału ktoś próbował uciec. Krzyk, bicia, kopniaki zganiali wieś jak bydło na pole. Modlili się, wzywali świętych i najświętszą. Dzieci tuliły się do matczynych sukienek, inne płakały cicho. Staruszki krzyczały, młodzi albo przestraszeni, albo pewni siebie, dopóki nie padał cios. Chłopak stał w tłumie. Może trzecim albo czwartym rzędzie stał przestraszony jak nigdy przedtem. Niemiec w czarnym mundurze czytał głośno po niemiecku dokument. Chłopak poczuł uścisk ręki. To Renatka.
ta, która kiedyś go pocałowała na gałęzi brzozy. Była przestraszona i bledsza niż bielony obrus na święta. Broda jej się trzęsła, a oczy patrzyły błagalnie. Chłopak nie wiedział, co ma zrobić. Patrzył. Patrzył tylko raz na nią, raz na Niemców, którzy ustawiali się w rzędzie. Cisza, piszczy w uszach, krzyki, strzał. Błagania, strzał. Ciemność. Chłopak leżał, trzymał rękę Renatki, a przynajmniej to ostatnie uczucie pamiętał. Opadał. Opadał. Spadał coraz szybciej w czerń, w otchłań śmierci. Była zimna i ostateczna. Gdy poczuł dłoń na ramieniu. Poczekaj, hej! Jeszcze nie czas, mój chłopcze! Otchłań jednych kusi, innych przeraża. Tak czy inaczej, w otchłani nic nie ma. A ja cię zatrzymałem, bo tak zdarzyło się, że akurat dzisiaj ty masz szczęście. Druga szansa, rzecz mówiąc. Dziś ty jesteś wyjątkowy. Ty wygrałeś. Chcę ci oddać twoje życie. Za tak niewiele. Och, patrzysz na mnie tymi przestraszonymi ślepiami. Przestań, bo jeszcze rozmiękczysz mi serce. Rozumiem. Jeżeli nie chcesz, zawsze mogę cię puścić. Wiele ciało wokół leży i stygnie. Mogę podarować życie komuś innemu. Widzę, że jednak pragniesz żyć. Mocny uścisk na kogoś, kto jest martwy. Prawie. Dobrze. Cieszę się. Przynajmniej moje wyjaśnienie tego, co cię czeka, będzie oczywiste. Kwestia jest bardzo prosta. Ja oddaję ci życie kogoś innego. Kogoś innego, kto jest tobie bliski. O, widzę, że cię uśmiechasz bardzo nieśmiało, bo wiem, że leżę wśród tych właśnie bliskich. Tak. Ja też czuję tylko śmierć. Ale to tak w życiu bywa, że może pojawi się kolejna bliska osoba. Gdy to się stanie, znów się spotkamy, a wtedy porozmawiamy. Dłoń, która spoczywała na chłopaka ramieniu, ciągnęła go teraz gwałtownie ku górze. Zaczął czuć swoje serce, jak na nowo bije. Łapie oddech, zaczyna czuć chłód nocy, mokra twarz, trzask ognia. Ognisko? Ej! Ej, on żyje! Ej! Przynieście wody! Wstawaj, cały jesteś? Bo od krwi bardziej czerwony, niżeli makowe pole. Makowe. Nie odzywasz się. Rozumiem. Znam te oczy. Dobrze, Maczku. Dobrze. Zajmę się tobą. Mnie wołają Jaśmin. A ty? Ty znajdziesz miejsce w partyzantce. Rozdział drugi. Stokrotka. Równym tempem, niezgrabnej linii, przechodzili przez leśne zagajniki. Przecinali pola w pośpiechu, wyglądając w brzasku poranka. Jaśmin przydzielił chłopakowi opiekę, ją zwali Stokrotką. Trochę obruszyła się na zadanie, ale pomogła mu zrozumieć zasady obozu. Tutaj były szałasy, tutaj skradziona broń,
Jeszcze w innym miejscu, czasami, gdy było co ugotować, rozpalali ognisko. Nie wychodzić za daleko, za potrzebą i pamiętać, by pomachać czujce przed wejściem. Od wczoraj nie miał nic w ustach, więc gdy stokrotka przyniosła mu cienką polewkę, lekkie uczucie tęsknoty za domem po raz pierwszy wróciło. Mak, bo tak go teraz wołali, starał się nie wchodzić w drogę innym. Gdy wędrowali lasami, rozmyślał o umowie, na którą się zgodził. Chciałby wierzyć w wybujały sen, ale podskórnie wiedział, że to prawda. Pamiętał uczucie chłodu i długie opadanie, gdy nagle szarpnięcie i ten głos, który wyciągnął go z umierania. Tajemnicza postać, którą diabeł wie, czym lub kim jest, czy albo kiedy będzie zmuszony spłacić dług tej istocie. Rozmyślał tak, zbierając co suchsze gałęzie, kiedy zobaczył niedaleko w lesie dziewczynę, która zbiera chrust, czy tylko dzikie maliny. Mak głośno chrząknął. Długo z nimi jesteś? Stokrotka drgnęła, ale nie dała po sobie poznać zaskoczenia. Miesiąc już mija. Rodzina? Oni nią nie są. Moją prawdziwą rodzinę rozdzieliło zamieszanie na drodze. Samolot atakował po długości drogi. Uciekłem w las i tak jakoś nie znaleźli. Nie wróciłaś? Nie mam do czego wracać. Cisza trwała dłużej, niż byli przyzwyczajeni. Ale w tej ciszy i paru sekundach patrzenia sobie w oczy, chcąc nie chcąc, byli tacy sami, zagubieni, bezdomni, skazani na siebie, bo gdzie mieli iść? Jak dzisiaj można mieć nadzieję? Czy on to powiedział na głos? Tak, zamiast schować myśli dla siebie, strach, który powinien trzymać u więzi, straciłam ją, ale bardzo chcę ją z powrotem. Chciałam pojechać do miasta, zobaczyć kiedyś katedrę. Boję się, nagle powiedział Mak. Jak my wszyscy, odpowiedziała stokrotka, po czym po prostu podtrzymała go za rękę. I pewnie by tak stali, gdyby nie poruszenie w krzakach. To tylko królik. Tak, królik. Puścili dłonie i wrócili do obozu. Wyruszyli po zmierzchu. Długo szli. Nie był pewien, czy po prostu się nie zgubili. Jaśmin rozdzielił grupę. Mak ze stokrotką oraz paroma innymi poszli w stronę wioski po jedzenie. Większość okien była czarna. Nie potrafili powiedzieć, czy wioska jest wyludniona, czy już wszyscy śpią. Zobaczyli jeden budynek, był oświetlony od środka. Trzymaj. Nóż? A umiesz używać broni? Trzymaj się blisko i nic nie mów. Może staraj się wyglądać groźnie. Nie możemy ich poprosić o pomoc? Wasza wioska też nie chciała nam pomagać. Mak milczał, zaciskając pięści na nożu. Hej, hej, daj już mu spokój. Miejmy to za sobą, powiedziała stokrotka. Nikogo tu nie ma. Nikogo nie słychać. Cholera, niech to szlak! Chodź tutaj! Mak i stokrotka
Zamykają za sobą drzwi, chyba do stodoły. Jest tak ciemno, że ledwo cokolwiek widać. Słychać strzały, zapada głucha cisza. Słychać szept Niemców za drzwiami. Stokrotka bierze swój skradziony karabin i posyła serię w uchylające się drzwi. Dziewczyna rozgląda się nerwowo, próbuje znaleźć wyjście. Coś jasnego wpada przez otwór na siano. Wrzawa ognia rozpada się tak szybko, że już brakuje powietrza. Tutaj, szybko! Krzyczy stokrotka podekscytowana. Dziura w ścianie. Przegniłe deski da się wyrwać. Ona pierwsza, Mag za nią. Niebo rozświetla biała raca, widzą swoje upiorne, długie cienie i białą, bladą twarz. Wiedzą, że muszą uciec w las. Przebiegają obok starej jabłonki, przemykają obok płotu. Już prawie. Są za wioską. Tłumienie serca zagłusza serię, która poszła za uciekającymi. Mag widzi, jak stokrotka pada na ziemię. Oboje wpadają do rowu obok pola. Mag nie pyta, nic nie mówi. Ciągnie stokrotkę, bierze ją na ręce. Jej lekkie ciało ciągnie przez rów. Słyszy piskliwe mamrotanie. Wciąga ją wraz z sobą w gąszcz chwastów i błota. Ostry ból palących płuc, poranione dłonie, zapach stojącej wody. Przetarł dłonią twarz stokrotki i zobaczył szkliste, wpatrzone oczy, które nie chciały na niego spojrzeć, albo nie mogły. Czujesz, że spłaciłeś swój dług? Co? Mroczna postać ze snu siedziała nieopodal, zupełnie nie zwracając uwagi na miejsce i okoliczności. Doskonale pamiętasz, jak mówiłem, że odbiorę ci bliską osobę w zamian za twoje życie. Bliską osobę, którą poznasz. No i właśnie to zrobiłem. Pomogłem losu wyrównać nasze rachunki. Jak możesz tak po prostu mi ją zabrać? A ona jest twoją własnością? Nie musiałeś się w niej od razu zakochiwać. Dlaczego trzymałeś ją za rękę? I mówiliście sobie prawdę o życiu? Dlaczego czułeś w sobie chęć opieki i bliskości? Przecież doskonale wiedziałeś, co ją za to czeka. Mówiłem wprost, jak jest. Ty diable, ty szatanie, bestio, ty draniu. Nie zrobiłem niczego więcej, niż się umawialiśmy. Wciąż czujesz, jak bije ci serce. Żyjesz w zamian za jej życie. Dlaczego wy, ludzie, zawsze próbujecie oddalić od siebie myśl o konsekwencji? Zawsze odpychacie do ostatniej chwili fakt, że coś się zaraz zdarzy, mimo że doskonale o tym wiecie. Jak zdradzasz żonę, to udajecie, że nic się nie stało. Chwilę przed tym, nim żona zacznie na ciebie krzyczeć i rzucać naczyniami. Jak kradniecie pieniądze, to aż do momentu złapania wypieracie w ogóle ten fakt. Tak bardzo jesteście zadufani w swoim istnieniu, że nie potraficie pojąć, dlaczego los miałby się przeciwstawić wam. A gdy się tak dzieje, wołacie o pomstę, że to takie niesprawiedliwe i okrutne. To ty bawisz się losem, moim życiem, jej życiem. To ty stawiasz przede mną decyzje, które są niemożliwe do rozwiązania. Czy ty masz coś z tego? Jestem manifestacją chaosu, dającą możliwość przejścia przez drzwi tym paru wybrańcom, którym los sam by po prostu wszystko zabrał. Powinieneś być wdzięczny, bo zamiast otchłani możesz ze mną rozmawiać. Czujesz, widzisz, oddychasz. Mag patrzył na zgaszone oczy stokrotki. Jej ciało zrobiło się cięższe. Nie czuł żadnego oporu, żadnej walki. Mroczna istota spoglądała raz nad głowę chłopaka, raz na niego i zapytała:
Jesteś gotowy na kolejną umowę? Rozdział trzeci. Jaśmin. Czy jesteś gotów na kolejną umowę? Tak. Jesteście cali? Jaśmin? O nie, stokrotka. Pomóż mi, zabierzemy ją. Dalej, trzymaj ją mocno za nogi. Raz, dwa. Teraz biegiem. Burza rozcinała niebo białym blaskiem. Deszcz zatrze ich ślady. Zatarł też łzy płynące po twarzy Maka. W ulewie mógł łkać i przeklinać, a Jaśmin nawet się na niego nie spojrzał. Rozumiał? A może nim pogardzał? Zamiast jej znalazł mnie, rozmyślał Mak. Dobiegli do granic lasu. Mak patrzył na twarz stokrotki, której nie było duchem, tylko ciałem. Trzeba ją pochować, powiedział nagle chłopak. Tak zrobimy, odpowiedział Jaśmin. Było ciemno, weszli w las tak głęboko, że noc nie pozwalała im zrobić kroku bez skręcenia kostki. Siedli pod drzewem, zakryli głowy kamizelkami i ubraniami, które mieli na sobie. Mak trzymał ukradkiem stokrotkę za rękę, choć czuł tylko zimno. Zimno śmierci, zimno otchłani, które tak niedawno poznał. Ulewa mijała, a on godził się z jej nieobecnością. I gdy pierwsze promienie świtu przenikały przez mokry las, zaczęli szukać miejsca na grób. Długo nie szukali. Ziemia nie była gliniasta, bardziej piasek i drobne kamienie. Jaśmin używał saperki, Mak swoich dłoni. Wysiłek kopania grobu rozgrzewał w mroźny poranek. Gdy skończyli, delikatnie złożyli stokrotkę. Jak ona miała na imię? Zapytał Mak. Jaśmin patrzył na niego przeciągle i dopiero po chwili odpowiedział. Marta. I bez słowa zaczęli zakopywać grób. Następnie przykryli go kamieniami i gałęziami, a za nim posadzili zaimprowizowany krzyż. Stali przez kilka chwil, patrząc na ziemię z rękoma złożonymi ku sobie. Oboje bez słowa zabrali swoje rzeczy i ruszyli. Stali na skraju lasu. W oddali majaczyła wioska. Jeszcze utopiona w porannej mgle. Możemy się tutaj pożegnać. Ja idę do swoich. Będę walczyć i przeżyję tak długo, aż coś się nie zmieni. A ty? Ty możesz iść teraz przed siebie i spróbować zacząć od nowa. Mak był wpatrzony w twarz Jaśmina, który patrzył na wioskę. On nie chciał na niego patrzeć. Chłopak ruszył przed siebie. Gdy w połowie drogi obejrzał się, nikogo na skraju lasu nie było. Wioska była niewielka. Jedna droga, parę domów. Gdy słońce rozwiało mgłę, zobaczył, że miejsce jest w ruinie. Pole zarośnięte, strzecha zamszała. Jeden dom zawalony, inny spalony. Chyba nikogo tu nie ma. Mak był wykończony. Wybrał najlepiej wyglądającą izbę i postanowił się w niej przespać. Z
Znalazł parę szmat, zerwane łóżko z siennikiem, położył się i zasnął. Nigdy nie myślałem, że zobaczę w swoim łóżku kiedyś takiego młodzieńca. Zaśmiała się staruszka. Chłopak zerwał się tak szybko, że tylko uderzył się w narożnik półki. Ej. Już dobrze, chłopcze? Zgubiłeś się? Tak. Dobrze, już dobrze. Drobna kobieta, której brzemię wieku przygniatało karku podłodze, powolnym, szarpanym ruchem przykuśtykała do paleniska. Mak wpatrywał się w nieznaną mu kobietę, licząc, ile może mieć już wiosnę za sobą, a ile jej zostało. Ja pomogę. Mak stał, podszedł do paleniska i pomógł w rozpalaniu ogniska. Dziękuję, młody człowieku. Takiej babci jak mnie niewiele trzeba do szczęścia. Usadowiła się na podłodze i powolnym ruchem zaczęła łamać gałązki na mniejsze, dorzucając do ognia. Wnusiu, weź garnek zza szafki i nabierz wodę ze studni. Dobrze, babciu, odpowiedział mak, który poszedł po wodę, a następnie razem ze staruszką, za pomocą mąki oraz nagle wyciągniętego z zapazuchy babci kurzego jaja, zrobili lane kluchy. Maku pomagał jak umiał. Wyrywał co suchsze deski z pozostałych domów, znajdował zostawione w pośpiechu stare narzędzia. Chodzili do lasu, szukali jedzenia. Babcia o nic nie pytała, tylko nazywała go wnusiem. On o nic nie pytał i nazywał ją babcią. Nikt się nie pojawił. Tygodnie mijały, z dnia na dzień coraz trudniej było znaleźć coś do jedzenia, a babuszka coraz gorzej wyglądała. Mak czekał, cierpliwie. Czuł, że to jedyny właściwy sposób. Pomoże tej staruszce w ostatnich dniach swojego życia. Wmawiał sobie, że przywiązał się do niej. Że czuje więź, jak do swojej własnej babci. Przecież dlatego ją tak nazywał, a ona nazywała go wnusiem. To przecież musiało coś znaczyć. Zaopiekuje się, a kiedy nadejdzie czas, on spłaci swój dług i będzie wolny. Będzie wolny, by kochać kogo chce. Będzie wolny od tej klątwy. Czasami nocami śnił mu się koszmar, w którym nic nie powiedział, gdy żołnierz celował mu w głowę nad martwym ciałem stokrotki. I strzał padał w niego. Zapadała ciemność, tak głęboka, że on zdyszany budził się w nocy. Tak bardzo bał się końca. Przychodziło mu też przez głowę, ile to było szczęścia, a ile ślepej ręki losu, którą mroczna postać zmanipulowała. Ile uderzeń serca dzieliło go od śmierci i czy może wierzyć temu potworowi. Z drugiej strony zawsze mówiła prawdę. Jesień była zimna i błotnista. Często padało, jedli grzyby i późne jabłka. Jedyna kura zdechła późnej jesieni. Jej żylaste mięso gotowało się długo, aż było czuć smak szpiku. Padał śnieg. Mak schudł i to bardzo. Mógł z łatwością policzyć swoje żebra. Był zmęczony, codziennie ledwo co wstawał i codziennie mimo wszystko babcia też wstawała. Robiła swoją rutynę, często spała. Za każdym razem, gdy wychodzili, czy to po jedzenie, czy to po rozpałkę, liczył na to, że to będzie właśnie ten dzień, kiedy... Ona znowu się budzi? Znowu wstaje? Przecież kaszlała przez tydzień, pluła w kąt, prosiła, by grzał dla niej ciepłą wodę, a ona wstaje jakby nigdy nic?
Coś w nim pękło. Mak wypadł z izby. Śnieg padał, a kruchy lód pękał w kałużach pod jego stopami. Biegł przed siebie i dusił w sobie słowa. Zdechnij, zdechnij, zdechnij wreszcie, zdechnij wreszcie. Mak trzymał się za głowę, drapiąc twarz paznokciami. Niech to wszystko szlak trafi, mam dość, niech ona wreszcie zejdzie. Czemu to mnie spotyka? Dlaczego znowu ja muszę to znosić? Zabierz ją wreszcie i daj mi żyć. Mak długo łapał oddech. Uspokajał nerwy, które dygotały całym jego ciałem. Gdy uspokoił się, poczuł zimno szarego dnia, w którym tańczyły pojedyncze płatki śniegu. Obrócił się, by wrócić do chaty. Ona stała parę kroków za nim i wpatrywała się żywymi i śmiejącymi się oczami. Starucha się uśmiechała bardzo upiornie. Rozdział 4. Babka. Długo nie trzeba było czekać, byś pokazał swoje prawdziwe oblicze, Wnusiu. To musi mu się śnić. To na pewno był sen, mówił do siebie Mak. Nawet się uszczypnął. A ona ciągle tam stała, śmiejąc się z niego. Myślałeś, że tak łatwo mnie oszukać? Powiedziała kobieta. Babciu? Odpowiedział niepewnie Mak. Mógłeś po prostu odejść. Żyć normalnie. I los zająłby się twoim długiem. Ale nie. Ty próbowałeś przechytrzyć los na siłę, tworząc więź. To ty. Starsza kobieta była tak samo przesadzista, tak samo zgarbiona, tak samo drobna, ale stała tak pewnie i mówiła coraz żywszym głosem. Głosem, który się zmieniał na dobrze znany Makowi. Starucha ciągnęła dudniącym głosem. Ile jeszcze byś wytrzymał? Byłbyś gotów umrzeć za kłamstwo? Umrzeć z głodu, w bólach ciała, które samo się zjada? Chyba jeszcze nie poznałeś tego bólu, bo uwierz mi, nie wytrzymałbyś. Jesteś za słaby, by mieć tyle pewności siebie, więc w sumie dobrze. Pomogłem ci uświadomić swój błąd, który tutaj popełniłeś. Może czegoś się nauczyłeś? Zamknij się, zamknij się, zamknij się, zamknij się! Krzyczał Mak. Przestań. Ja... Miałeś wybór, powiedział spokojnie mroczny głos. Tam w rowie mogłeś umrzeć, ale nie chciałeś. Zgodziłeś się na zmianę swojego losu. Widziałem w twoich oczach, że straciłeś wiarę w sens tego wszystkiego, więc chciałem ci pomóc, dać ci trochę ciepła, byś nie odrzucił tak pochopnie tego skarbu, twojego życia. Oszukałeś mnie! To ty postanowiłeś zmanipulować los, tak by wymigać się od umowy, mimo dobrych chęci. Tak naprawdę nic do mnie nie czułeś. Babuszka była tylko narzędziem dla twojego celu, zimnego, skalkulowanego celu, rozliczenia się z umową. Sam się okłamałeś, nigdy nie było nawet krzty więzi. Nienawidzę cię, nienawidzę tego wszystkiego. Zaczął biec przed siebie, na pole, w zupełnie innym kierunku niż zwykle. Szał zaślepiał go, nie patrzył gdzie biegnie. Chciał uciec od tego jak najdalej, jak najszybciej. Potknął się. Spadł do dziury, której nie widział. Dziura była szerokim, głębokim rowem, a ziemia mimo mrozu była miękka. Gdy podniósł się,
Poczuł coś dziwnego pod swoimi palcami. Odgarnął garść piasku. Twarz. Dopiero teraz, gdy zaczął się rozglądać, widział kształty ciał pod ziemią. Wystające ręce, nogi, w niektórych miejscach były rozkopane, a zwłoki szarpane przez psy i inne dzikie zwierzęta. Masowy grób, do którego wpadł, zatrząsł nim. Wyrwał z amoku i zasiał przerażenie. Ręka złapała go za nogę. Kolejne dłonie wygrzebywały się z ziemi, sięgając ku żywemu ciału. Krzyk uwiózł w gardle chłopaka. Szarpiąc się, próbował wygrzebać się z dołu. Przygniłe twarze, kończyny obdarte ze skóry. Odór buchnął wraz z poruszeniem się martwych zwłok, które czołgały się w jego kierunku. Mak łamał paznokcie, wbijając palce w ziemię. Szarpał swoje spętane nogi, czując zimne kości chwytające za jego ubranie. Wyszarpnął nogi, tracąc buty ze stóp. Poszarpał ubranie, gdy jego skrawki pozostały w martwych dłoniach. Spinając się po zboczu, obejrzał się za siebie. Ludzkie martwe mięso kotłowało i pulsowało w agonii cichej śmierci. Nie można było rozpoznać, gdzie zaczyna się jedna kobieta, a kończy się inny mężczyzna. Wszyscy ciągnęli w jego stronę. Czy to z pamięci utraconego życia? Czy może z pragnienia skosztowania ciepła kogoś, kto oddycha? Otchłań ziała w pustych, zapadniętych oczodołach. Naciągnięta, zgniła skóra pękała na ruszających się kościach. Mak spojrzał głową ku górze, by uciec z tego piekła. Mroczna postać stała przed nim i przypatrywała się bez słowa, czekając na wynik. Chłopak wyrwał się z dziury, która kiedyś stała się mogiłą dla tak wielu, a dziś chciała go zabrać do tamtego świata. Przeczołgał się jeszcze trochę i ciężko dysząc spojrzał prosto na mroczną postać. Mógł wreszcie się jej przyjrzeć w słońcu szarego dnia. Czerń lekko promieniowała z człekokształtnej istoty stojącej na dwóch nogach. Mrok jakby wpadał w środek tego irracjonalnego obrysu i niczym czarna mgła nad taflą mrocznego jeziora wyciekała z obrysu istoty. Nie widział ni oczu, ni ust. Był jak czarna lalka imitująca człowieka. Postać wpatrywała się w chłopaka. Milczała, jak nie ona. Czekała. Gdy pierwsze ze zwłok zaczęło wypełzać z dziury, chwytając się jedną ręką z zmarzniętej trawy i wyciągając ku chłopakowi swoje zęby i ręce, pragnęły go pochwycić. Mak nie chciał się przekonać, czego chciały i o co chodziło istocie. Zerwał się i zaczął biec przed siebie. Długo. Aż kolka złapała. Aż nogi zaczęły boleć. Aż świst powietrza był nie do uspokojenia. Aż upadł. Nieprzytomny. Rozdział 5. Len. Białe płatki przykrywały go plamami śniegu. Kazały Daniel podszedł zainteresowany dziwną według niego istotą leżącą na ziemi. Nagle
zastrzyk uszami. Mak ocknął się. Rozejrzał się zmęczonymi oczami. Chata wyglądała na zadbaną. Ciepło z pieca przyjemnie wypełniało pokój. Dopiero teraz poczuł szorstki koc, którym był przykryty. Dzień dobry, chłopcze. Jesteś głodny? Mak jedynie pokiwał głową. Patrzył na rosłego mężczyznę o płowych włosach. Teraz zobaczył, że w jednej ręce trzymał zawiniątko, a drugą mieszał w garnku stojącym na piecu. Zaczął się rozglądać, by zorientować się, gdzie w zasadzie jest. Napotkał staruszka siedzącego na krześle. Staruszek drzemał z opuszczoną głową. Dziecko delikatnie kwiliło. Domagało się uwagi, jedzenia, przewinięcia. Mężczyzna powąchał zawiniątko niemowlaka. Następnie podszedł do glinianego naczynia i nalał trochę mleka do półmiska. Umoczył narożnik, białe pieluszki w mleku i dawał niemowlakowi ssać. Maluszkowi nie podobało się, że materiał często był mu zabierany, tylko po to, by znów mógł ukoić się ssaniem go. Trwało to jakiś czas, aż niemowlę równomiernie i spokojnie oddychało. Wszyscy wsłuchiwali się w rytm snu dziecka. Było widać w oczach osób, które w tym pokoju były, że uspokajają się, rozluźniają. Opiekun dziecka cicho podszedł do dziadygi, który odebrał maleństwo od niego i lekko poskrzypując bujał się na swoim fotelu. Ja jestem Bachum. Znalazłem cię na polu. Prawie cię nie zobaczyłem. Tak bardzo przykrył cię śnieg. Miałeś dużo szczęścia. Bachum wygodnie rozsiadł się koło Maka. Akurat poszedłem się rozejrzeć. Jakoś tak czułem, że trzeba coś sprawdzić. No i... ciebie znalazłem. Jak cię zwą? Mężczyzna wyciągnął ku chłopakowi dłoń. Mak. Jak te polne chwasty? Dobrze. Widzę, że nie masz butów i chyba cię jakieś zwierzę poszarpało. Ostatnio dużo dzikich psów zbiera się w hordy po tym, jak wioski opustoszały. Weź, tutaj. Na razie zawiąż sobie szmatami, mam gdzieś ciepłe skarpetki. Pewnie będą o wiele za duże, ale lepsze to niż nic. Gdzie ja jestem? Jesteśmy w domu pana Gustawa, tego sympatycznego staruszka, który nie protestował, gdy ja wpadłem pewnego razu, jak i widać nie protestował, gdy i ty się pojawiłeś. Myślę, że jest wdzięczny, że ma ręce do pomocy i trochę towarzystwa. A to dziecko? To bardzo długa historia, którą może kiedyś ci opowiem, bo nie wiem jak ty, ale ja tu zostaję przez zimę. Wyjścia, zwłaszcza w takim śniegu jak teraz, niczym dobrym się nie skończy. Staruszek podniósł się lekko z fotela. Bachum podszedł i odebrał niemowlę i otworzył drzwi staruszkowi. Dziadek do ustępu się wybiera. Musisz się przejść za winkiel, jeżeli potrzebujesz. Wiem, że jeszcze dochodzi do siebie, ale mógłbyś na chwilę? Muszę zająć się drewnem. Bachum podał zawiniątko. Jak ma na imię? Ja ją nazywam Lenkiem, bo ma oczy jak len, gdy kwitnie. Lena, Lenek. Mak patrzył na śpiące dziecko, które oddawało zmarzniętemu Makowi swoje ciepło. Mak zasnął wtulony w zawiniątko. Mak obudził się. Lenek płakał Bachumowi na rękach, a dziadyka krzątał się w jemu tylko znanym powodzie. Mak dostał cienką polewkę na mące. Bachum powiedział, że ma więcej jedzenia, ale boi się, że jak za dużo zje, to jeszcze skrętu kiszek dostanie.
zapadał zmrok. Słychać było w oddali warkot silnika. Wyraz twarzy Bachuma stężał. Podał dziecko staruszkowi i podszedł do okna. Nie wiem kto to, ale nie chcemy się dowiedzieć. Młody, chodź ze mną. Drapali się na drabinie do stryżku. Następnie Bachum podciągnął drabinę i zasunął drzwiczki. Przyległ do podłogi, pokazując szpary w podłodze. Mac zobaczył jedynie ułamek podłogi i nogi starca. Wtargnęli bez uprzedzenia. Zaczęli przewracać wszystko, co było w pokoju. Któryś z żołnierzy zaczął szarpać staruszkę. Dziecko zaczęło piskliwie płakać. Po szamotaninie i krzykach żołnierze wyszli. Do środka weszła jedna osoba. Powolnym krokiem stukała obcasami w drewnianą podłogę. Sprechen Deutsch? Możesz mi teraz powiedzieć, gdzie się ukrywa? I wyjść z tego żywym, albo spalimy ten dom z tobą w środku. Na pewno nie chciałbyś, by coś się stało twojemu wnukowi. Komendante, Jan Beckomen. Cicho, może nam się jeszcze uda, powiedział Bachum. Nagle jeden z żołnierzy wpadł do środka. Uderza się w podłogę, krzyczy. Słychać tryskającą krew i chrzęst mięsa. Mac wie, co nadeszło z mroku. Bachum patrzy przez szpary przerażony. Mac otwiera klapę i wyskakuje. Nie! Krzyczy za nim Bachum. Musimy uciekać! Teraz! Krzyczy Mac. Niemieccy żołnierze walczą z martwymi ciałami, które chwytają ich za ręce, nogi, rozrywają mundury, gryzają się w skórę. Mac rozgląda się, oszołomiony. W ostatniej chwili łapie za głowę, która próbuje go ugryźć. Mac pada na ziemię, szarpie się, próbując odepchnąć zwłoki. Bachum zeskakuje ze stryżka, zabiera paszące zawiniątko, z całej siły kopie trupa przygniatającego Maca. Biegiem! Kule latają ślepo, krzyki, strach, przerażenie. Bachum podaje zawiniątko Macowi, który trzyma ją mocno w swoich podrapanych, zakrwawionych ramionach. Bachum rozbija okno. Przeskakują. Biegnij! Biegnij! Bachum krzyczy, szarpiąc się z komendantem w czarnym płaszczu. Mac biegnie przed siebie. Znowu ucieka. Adrenalina pompuje w jego żyłach. Przyciska dziecko do swojej piersi i gna w stronę lasu. Jak najszybciej. Biega parę oddechów głębiej w las. Zatrzymuje się zdyszany. Teraz zauważa, że potwory rozszarpały mu ubranie. Krwawi. Chyba nawet rozciął się rozbitą szybą. Zrywa z siebie rękaw. Zawija na ranie. Materiał szybko nabiera czarno-czerwony odcień. Mac czeka. Nasłuchując, czeka dalej. Trzęsie się z zimna. Dziecko nie płacze, jakoś usnęło. Widzi, jak z drobnych ust bucha para. Czeka. Nikt się nie pojawia. Patrzy na dom. Samochód wciąż stoi z zapalonym światłem. Niewiele widać. Sylwetki się poruszają, ale nie słychać niczego. Postacie powoli suną. Jedne się czołgają, inne kroczą. Mac idzie w las, szybkim, pewnym krokiem. Słychać wycie wilków. Mac nie zatrzymuje się. Prze na ślepo, wyciągając przed siebie rękę. Brnie, powoli, ale brnie. Chmury
odkrywają lico księżyca i odbite światło rozświetla śnieg. Czarno-biały las prowadzi go w nieznanym kierunku. Słychać, jakby coś ruszało się w krzakach. Po chwili warczenie. Dzikie psy, wilki, nie jest pewien. Widzi tylko czarne, czworonożne sylwetki, które okrążają go. Mac zaczyna biec. Ból nogi tak potworny. Mac znajduje pod ręką grubą gałąź i uderza z całej siły wbite w niego zęby. Pisk, ucieczka. Stado ciągle go okrąża. Kolejny atak. Mac znowu szarpie się, nie odpuszcza. Trzyma mocno zawiniątko z całej siły. Blokuje próbę wilków, aż znajduje drzewo, gdzie grubsza gałąź ułatwia wspinaczkę. Wdrapuje się tak, aż czuje się bezpiecznie. Żałosne wycie rozcina noc, a bezradne pazury drapią tylko korę drzewa. Mac zasnął, bo gdy znowu mrugnął, był już poranek. Niemowlak się budzi i kwili. Mac zszedł, jak umiał, z drzewa, znalazł świeży śnieg, nabrał go w usta, wkładając kawałek pieluszki tak, by roztopiona woda namoczyła materiał. Taki zmoczony skrawek podał maluchowi do ssania. Maluszek uspokoił się, mogąc ssać pieluszkę. Droga po wyjściu z lasu przez długie, puste ugory trwała długo. Nogi przestały go słuchać, a parę razy musiał przystanąć, by odpocząć. Czuł, jak krew na jego nodze zamarza. Przestawał czuć cokolwiek. Zimno trzęsło nim. Oddech spowalnia. Doszedł do ubitej drogi. Usiadł na poboczu, trzymając niemowlaka w ramionach. Patrzył na niego. Zamknął oczy. Oddech spowalnia. Chcesz zawrzeć kolejną umowę? Chcę, by... Wszystko będzie dobrze. Tak mi przykro. Tak bardzo mi przykro, Kruszynie. Nie. Nic przy nim nie było. Ani imienia, niczego. Ale malutki. Cichutko, malutki. Obiecuję twojemu bratu, że się tobą zaopiekuję. Obiecuję. Wszystko będzie dobrze, słoneczko.
Dziękuję za przesłuchanie audiodramy Makowe Pole i zachęcam do śledzenia, ponieważ wkrótce podzielę się informacjami o kolejnym słuchowisku, nad którym pracuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecam śledzić social media, które akurat używacie. A tak to zostańcie zasubskrybowani na tym kanale. Jak tylko powstanie kolejne słuchowisko, rzucę tutaj zapowiedź. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie i do usłyszenia.